Gość Radia Lublin. Kwadrans po 8. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. A państwa gościem jest profesor Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. O polityce i politologii trochę będziemy rozmawiali. Za nami kolejny odcinek z cyklu Brexit. To po wczorajszych spotkaniach i rozmowach, rozmowach premier jej królewskiej mości, rządu jej królewskiej mości Teresy May i właściwie o porozumienie i konkluzję. To trudno, a czasu coraz mniej. No, czasu coraz mniej i sądzę, że ten serial będzie y, trwał. Nie tylko będzie trwał w tym roku, ale będzie trwał zapewne, a być może nawet i dłużej do końca 2022 roku, bo do tego momentu można przedłużyć tak zwany okres przejściowy, a zapewne on zostanie przedłużony. Bo... O kolejne 24 miesiące. Tak, tak, tak. Dlatego, że to, co teraz się dzieje, to jest jakby takie preludium. To jest określenie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jest deklaracja polityczna, znaczy będzie ona formalna? Przyjęta w niedzielę podczas szczytu Rady Europejskiej, która określa, jak mają wyglądać mniej więcej negocjacje, bo to trzeba powiedzieć, że mniej więcej tam jest więcej pytań niż odpowiedzi, jest wskazanie pewnej drogi, ale ta droga nie jest tak całkowicie jednoznaczna. To jest taki dokument, który jest pełen niejednoznaczności, to zresztą podkreślił David Davis, który swego czasu był negocjatorem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Unii Europejskiej, i wtedy dopiero rozpoczną się te negocjacje, jak mają wyglądać relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w przyszłości. A jest to kwestia istotna nie tylko dla Brytyjczyków, ale także dla całej Unii Europejskiej. Mówi pan profesor, tak jakbym słyszał jednego z przywódców opozycji brytyjskiej, Jeremiego Korbiego, który mówi, że dokument pełen jest. Właściwie to jest jedna fuszerka, bo, bo jest pełen takich zwrotów: jak tu cytaty. Relacje tak blisko, jak to możliwe, strony zgodziły się na przyszłe relacje, będziemy, będą oparte, i to wszystko z pewnych takich, no właśnie, jak pan profesor powiedział, nieścisłości, niedomówień. No, nieścisłości, niedomówień. To, to trzeba tutaj przyznać raczej, jakkolwiek. No, wydaje mi się, że jeżeli Jeremy Corbyn by negocjował ten dokument, to prawdopodobnie byłby on jeszcze gorszy, to, to trzeba to podkreślić i no, tutaj Jeremy Corbyn liczy na to, że być może rząd Terezy May po prostu upadnie i wobec tego on zostanie kolejnym premierem, ale no, w zasadzie może nie powinienem wchodzić w jakieś takie daleko idące oceny, ale rząd Jeremy'ego Corbina byłby po prostu katastrofą, chociażby z polskiego punktu widzenia ale także wydaje mi się dla, dla Brytyjczyków, bo Jeremy Corbyn to nie jest Tony Blair. A tutaj trzeba to bardzo mocno podkreślić. Tony Blair był nowoczesnym przywódcą. Jeremy Corbyn tkwi w jakiś swoich takich lewicowych poglądach, ale no, nie mam nic przeciwko lewicowym poglądom, ale takim dosyć skrajnym lewicowym Ale to jest poglądom. pytanie, panie profesorze, o to, czy to nie jest jeden z możliwych scenariuszy zmiana rządu i, 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 przeprowadzenie, i przeprowadzenie być może powtórnego referendum. E, to znaczy zmiana rządu taka, czy ponowne referendum, Referendum to jest problem, dlatego że Jeremy Corbyn nigdy nie był jednoznaczny, jeżeli chodzi o ponowne referendum jego poglądy są tak jak powiedziałem takie dosyć zagadkowe jest przeciwnikiem NATO no jest posądzany bardzo mocno przez Izrael o antysemityzm te jego bliskie związki z terrorystami palestyńskimi także no ale to no został tak, tak, może... jeden korbin jest prawda tak, ewentualnie tak, tak. do zagospodarowania ale problem polega na tym że z jednej strony trzeba podchodzić do tego porozumienia które no, praktycznie zostało wynegocjowane dosyć, dosyć krytycznie nie, ale z drugiej strony, trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie pani premier Theresa May nie mogła zrobić nic innego. To jest takie kompromisowe rozwiązanie, które generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, wielu nie satysfakcjonuje, nie satysfakcjonuje opozycji, czyli nie satysfakcjonuje partii pracy, nie satysfakcjonuje zwolenników pozostania w Unii Europejskiej, ale także tych, którzy byli za Brexitem. Wobec tego ma małe szanse na to, żeby było zaakceptowane. Przez Parlament Brytyjski, przez Izbę Gmin, a to ma się stać w połowie grudnia, to głosowanie w sprawie tego porozumienia. Natomiast na co może liczyć pani Theresa May? Może liczyć na przede wszystkim strach, strach przed tak zwanym twardym Brexitem, bo twardy Brexit byłby jeszcze gorszym rozwiązaniem. I tutaj ta strategia, którą ona przyjmuje, to ona idzie w kierunku takim, żeby przekonać społeczeństwo i przekonać przedsiębiorców. I to to byłaby forma nacisku na polityków, polityków, którzy jednak by zaakceptowali to porozumienie. A wcale to nie będzie takie proste, bo chodzi po prostu o pieniądze, o wspólny rynek, o płaty celne, o przepływ towarów, przepływ usług, a przepływ siły roboczej. Tak, no, chodzi o wiele tych różnych spraw, o których tutaj pan redaktor powiedział, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Przede wszystkim tą kwestią, która jest no, takim problemem, to jest kwestia określenia, Przede wszystkim w przyszłości relacji gospodarczych. Czy ma być strefa wolnego handlu, czy ma być unia celna pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. To jest kwestia zagadkowa, dlatego, że w grę tutaj wchodzi przede wszystkim kwestia irlandzka. To jest jakby ten problem, który się, który się pojawia, bo no, opcje są dosyć, dosyć takie trudne. bo... A Norwegia może być jakimś punktem odniesienia? O, tutaj mówi się o Norwegii, mówi się o Kanadzie się to do porozumienia stowarzyszeniowego z Turcją być może albo coś pomiędzy Turcją a Norwegią. Do końca nie wiemy. Natomiast jest, jest jakby problem przede wszystkim tutaj pamiętajmy, problem irlandzki, dlatego że jeżeli no, Wielka Brytania nie wynegocjuje takiego porozumienia, które by satysfakcjonowało także Irlandię zarówno Republikę Irlandzką, jak i Irlandię Północną, czyli doprowadzi do stworzenia twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Irlandią, to kwestia będzie dosyć. Opłakana zarówno dla Brytyjczyków, jak i dla Irlandczyków. Bo pamiętajmy, że tutaj jakby cały problem związany jest z tak zwanym porozumieniem wielkopiątkowym, które było wynegocjowane w 1998 roku, które kończyło bardzo długi okres, może nie do końca kończyło, ale praktycznie skończyło bardzo długi okres no, ogromnych zawirowań w Irlandii Północnej. Kończyło okres terroryzmu, który, którym Irlandia Północna żyła i nie tylko, bo także Londyn niejednokrotnie do ataków terrorystycznych Irlandzkiej Armii Republikańskiej dochodziło właśnie w Londynie. I no, tam wprowadzono, nie mamy czasu, żeby to wszystko tutaj rozwijać, wprowadzono pewne rozwiązania, które miały doprowadzić do tego, aby Irlandia się rozwijała niejako w całości, a przy zachowaniu oczywiście Irlandii Północnej jako części Wielkiej Brytanii jak się tworzy twardą granicę to wtedy jest problem natomiast jeżeli nie tworzymy twardej granicy to, oczy, to oczywiście wtedy jest problem dla Wielkiej Brytanii czy się nie stworzy granicy pomiędzy Irlandią Północną a Wielką Brytanią I tu panie profesorze pojawia się pytanie które bardzo często ciągle podnoszą przeciwnicy Brexitu że pod dużym znakiem zapytania stoi w ogóle przyszłość Zjednoczonego Królestwa w tych no. granicach jakie jest to No zdecydowanie pamiętajmy o tym że większość z społeczeństwa Irlandii Północnej głosowała przeciwko Brexitowi. Większość Szkotów głosowała przeciwko Brexitowi. Szkocja chce pozostania w Unii Europejskiej. No, wiemy, że Szkoci dążą do tego, aby przynajmniej wielu Szkotów dąży do tego, żeby stworzyć niezależne państwo. To by też rodziło ogromne problemy. Pamiętajmy, że broń nuklearna, którą dysponuje Wielka Brytania no, stacjonuje na łodziach podwodnych, które bazy mają w Szkocji, a taki Bazy nie jest łatwo zrobić po prostu z dnia na dzień. Także tu mamy, mamy szereg różnych, różnych problemów, które się pojawiają. Pojawiają się także, jak już mówimy o tych relacjach Unia Europejska-Wielka Brytania, jakieś takie problemy, które z naszego punktu widzenia wydawałyby się dosyć odległe, na przykład kwestia Gibraltaru. Tak, Madryt już zapowiada, że będzie, będzie wytował ustawę, porozumienie w tej formie, w jakiej jest obecnie. Tak, no zdecydowanie, bo z y, punktu widzenia Madrytu rzeczą istotną jest. To, że kwestia Gibraltaru powinna być normowana w kontaktach bilateralnych pomiędzy Hiszpanią a Wielką Brytanią. Natomiast tutaj takich gwarancji nie ma. Hiszpanie boją się, że to miałoby być normowane w ramach porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. To jest dla Hiszpanów absolutnie nie do zaakceptowania. I no, nawet ta mała, ten mały Gibraltar, problem Gibraltaru może wywrócić całe porozumienie w niedzielę, chyba że, bo już tutaj są głosy, ze strony Terezy May, że są kontakty z premierem Sanchezem i być może jakieś rozwiązanie zostanie znalezione. Ostatnie pytanie, bardzo krótko, poproszę panie profesorze, czy my, a może inaczej, nasi rodacy, których jest tam dziesiąt tysięcy na wyspach mają się czego obawiać. W tym momencie nie i wydaje mi się, że, że raczej nie. Natomiast to, czego możemy się obawiać, to przede wszystkim to, że wychodzi państwo, które jest nam bliskie, jeżeli chodzi o koncepcję integracji europejskiej, które studzi wiele różnych niepoważnych czasami pomysłów, które są przedstawiane przez niektórych polityków. No i tak jak możemy chociażby w dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytać, tą rolę Wielkiej Brytanii przejmie prawdopodobnie Holandia w która też jest dosyć wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o takie bardzo dalekie pogłębianie integracji europejskiej, bo Unia Europejska powinna być efektywną organizacją i takie hura pogłębianie w tym momencie akurat temu nie służy, więc my możemy bardziej stracić jako, jako państwo i może stracić Unia Europejska, bo też pamiętajmy, że Wielka Brytania to jest też poważna siła militarna. Natomiast jeżeli chodzi o naszych rodaków Wielkiej Brytanii, to, to porozumienie gwarantuje im prawa, te, które nabyli, gwarantuje im prawo pobytu. Nie powinno być tutaj większego problemu. Profesor Andrzej Podraza, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.